Tak, trochę syfu tutaj mam na tym stoliku. Witam w ostatniej recenzji, którą nakręcę, no siedząc na koszu na śmieci, na tym małym koszu na śmieci, bo ja bym miał krzesło, to musiałbym się pochylać, a najważniejsze jest to, żeby był widoczny w jakiś sposób stół, bo na stole są rzeczy i stół dodaje trochę profesjonalizmu, nie wygląda jakbym usiadł na jakimś tam byle jakimś krześle, ale że siedzę w swoim studiu filmowym i na tle mam pogięty jakiś ekran. Tak, witam w kolejnym odcinku Gurgo Recenzji. W tym odcinku zrecenzujemy Zdrowy Lizak. Zdrowy Lizak. Miam, miam. Nie, serio, fajnie brzmi. Miam, miam, lubię to słowo. Miam, miam. Na ząbki, kości i odporność. Suplement diety. Czyli to jest taki, no, Zdrowy Lizak, który jest suplementem diety. No, jest informacja, że wyprodukowano w Unii Europejskiej dla Star Pharma, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli Pharma, czyli to pewnie jakieś marsjanki robią, czy coś, czy jakieś klony marsjanków. Tak, oznaczenie 590, więc to jest dość polskie. Lizaczek prezentuje się w ten sposób. Tego się nie spodziewałem w sumie, bo na zdjęciu bardziej śliskie wyglądało, no, znaczy, bo były narysowane tylko, ale no, ma wygląd taki pudrowy. Już nie ma. Aż tak bardzo kruche to jest. Konsystencję ma bardzo ciekawą. Nie to, że musujący, ale taki, nie wiem, pudrowy, taki mieszanka pudru takiego z takim cukrem. Ma smak truskawkowy. Pierwsza rzecz truskawkowa tutaj, która no, ma autentyczny smak truskawkowy i nie jest to super tania truskawka. Jest, no, na zielonym patyczku. O, ładny zielony patyczek. Dostaniecie o pół stopnia ocenę wyższą. Dzięki temu, że mogłem sobie ulgotać. W każdym razie, Zdrowy Lizak, miam miam. Zdrowy Lizak, miam miam, smakuje ok. Dostanie ocenę pozytywną z minusem. Byłaby neutralna z plusem tylko. Ale no, mogłem sobie poulgotać i to wzrosło. Urgi i you.